Z jednego z wcześniejszych wideo na pewno wiecie, że powinniśmy wykonywać w skali tygodnia od 40 do 70 ciężkich powtórzeń na daną partię mięśniową. Ale jak poradzić sobie z tym, kiedy wykonujemy ćwiczenia izometryczne? Nie jesteśmy w stanie ocenić, jak trudne jest to ćwiczenie, jak to przełożyć wszystko. Dlatego moim zdaniem powinniście dobierać takie wersje ćwiczeń, żeby to napięcie utrzymywać przynajmniej przez 4 do 5 sekund i dłużej. Nie przesadzajcie, nie przekraczajcie 15-20 sekund. Myślę, że ten przedział właśnie od 4 do 20 to będzie najodpowiedniejszy do wykonywania tych serii. Czyli jeżeli byśmy to mieli przerzucić na 40-70 powtórzeń, to oczywiście byłoby ciężko to dokładnie ustalić, ale jeżeli wykonywaliście trening 5x5 powtórzeń i teraz przechodzicie na izometrię, to możecie wykonać 5 serii po mniej więcej 10-15 sekund trzymania pozycji izometrycznej. Dobra, a teraz jak ułożyć sobie trening kalisteniczny na poprawę siły? Wiemy już, że tych powtórzeń powinno być od 40 do 70. Wiemy, że w izometrii warto by było się trzymać takiego przedziału od 5 do 20 sekund trzymania danej pozycji. I teraz jak właśnie dobrać ćwiczenia? Najlepiej moim zdaniem wybierać element, który chcemy opanować jako priorytet. Dajmy na to, byłby to muscle up. I wtedy podstawowym naszym ćwiczeniem będą na pewno podciągnięcia i będą dipy na poręczach. Dlatego te dwa ćwiczenia możemy ułożyć w następującej formie. Albo trening push and pull, czyli wykonujemy ten trening 3 razy w tygodniu w cyklu A, B, A, na przykład poniedziałek, środa, piątek, a następny tygodniu będzie B, A, B, również w te same dni. I w treningu A robimy wszystkie ćwiczenia przyciągające, podstawą będzie podciąganie, na przykład dociąganie australijskie do drążka i wszystkie inne ćwiczenia, w których właśnie przyciągamy ruch. A w treningu przyciągamy cokolwiek, a w treningu B wszystkie wypychania, czyli pompki na poręczach, pompki w staniu na rękach, przysiady. Także wszystkie te ćwiczenia wrzucamy do treningu B. Drugą wersją może być, że całe ciało trenujemy na jednej sesji treningowej, wtedy również możemy zrobić to 2-3 razy w tygodniu. I ustawiamy priorytety na początku, czyli podciąganie, dipy, te pierwsze serie. I następnie są ćwiczenia pomocnicze, czyli różnego rodzaju właśnie wznosy nóg, przysiady, nie wiem, cokolwiek Wam przyjdzie do głowy na daną partię mięśniową, traktujemy to jako ćwiczenie pomocnicze, które możemy robić z jednym ciężarem w 3-4 seriach. A nasze ćwiczenia podstawowe traktujemy właśnie tak, żebyśmy się zmieścili w tym przedziale od 40 do 70 ruchów lub w przypadku izometrii w przedziale od 5 do 20 sekund w wielokrotności powtarzanych tych serii.